Czy uważasz, że Blanka, nasza kandydatka, sobie poradzi teraz? A czy poradzi sobie? No musi. No jakby będzie jechała, czy jedzie na tą Eurowizję i niezależnie od tego, co ludzie mówią, bo ja bym nawet nie nazywał to hejt, ale po prostu nie zgadzają się z wyborem. Ale i tak jakby ją... Ale ona ładnie śpiewa? Ona w ogóle słyszy, twoim zdaniem? Dobrze śpiewa? Ona jest influencerką, nie? Dziękuję za odpowiedź. Ale... Ale i tak jakby niezależnie od tego, to ją kibicuję, bo to... Kibicuję. No, kibicuję, bo przechodziłem swoje, wiem jak to wygląda, na pewno to nie jest jakby dla niej łatwe, żeby oczywiście przez to przechodzić. A nie masz takiego wrażenia, że byłeś otoczony kiczem? Chłopak z taką kulturą muzyczną, z takimi tradycjami, dziadek, tata grający w Różach Europy, piękne piosenki podniosłe. Trochę jakby od jakiegoś czasu, w ogóle jak byłem w Stanach, no to nie zwracałem w ogóle uwagi na Eurowizję. Dla mnie to było trochę cringe'owe. A jak przyjechałem do... To się okazało, że to jest bardzo cringe'owe. Trochę. No tak. Zależy, nie? Zależy. No nie, no you make it your own, nie? Bo są... Ale Maneskin dla mnie jest okej. Nie, oni są wspaniali. No. To właśnie, bo co roku są inni, jakby totalnie inni artyści i wypadną niektórzy bardziej cringe'owi niż resztę. Na pewno miałam swoje cringe'owe momenty w trakcie Eurowizji, do którego nie będę chciał wracać, ale... Nie było tak źle, daj spokój. Ale no, kiedyś tak myślałam, ale no to jest fajna okazja, żeby jakby pokazać siebie. No może ludzie mogą mówić, że to jest trochę polityczne i też czasami miałam takie zdanie, ale ekspozycja tam jest bardzo ważna dla taką artystę, a wszyscy próbują chyba wybierać takich, którzy no, mają czegoś wyjątkowego do oferowania. Dlatego uwielbiam panią Górniak, ale byłem zdziwiony, że ona powiedziała, że Blanka ma czegoś świeżego, nie, w tym numerze. Byłem trochę może jej nie chodziło o śpiewanie? Może o usta. To ty powiedziałeś i ja się nie będę do tego odnosił. Ale ładnie mówisz pani Górniak, znaczy to fajnie, bo to jednak jest, wiesz, diwa, polska diwa. Polska diwa? Nie wiem. Cofam to pytanie, człowieku, z kim ty zadzierasz? Daj spokój.